Max Radio. Radio na maksa dla młodych duchem. Serdecznie witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj w studio goszczę niezwykłą osobę. Jest nią ksiądz dr Bogusław Nagel. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Chciałem dodać na początku już, że ksiądz Bogusław jest krajowym duszpasterzem apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka, ale także jest diecezjalnym asystentem Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Krakowskiej, a więc niezwykła osoba, mi też bardzo bliska. Bardzo się cieszę, że zgodził się dosłownie na tą chwilę do nas tutaj do Harmensz zawitać. Księże Bogusławie, jak wyglądają te zajęcia, z czym one się wiążą, to co ksiądz na co dzień posługuje, bo rozumie też, że ksiądz jest w parafii normalnie, ale oprócz tego też zostały księdzu powierzone ważne zadania. Na czym one polegają? Jeżeli chodzi o apostolat modlitwy za kapłanów, to jestem jakby tak troszkę z tyłu, ponieważ zasadniczą rolę odgrywają ludzie, którzy się modlą. I pamiętam w 2014 roku, kiedy ksiądz kardynał wyznaczył mnie jako w diecezji krakowskiej opiekuna osób modlących się za kapłanów, powiedział: proszę czuwać, aby ta pobożna inicjatywa rozwijała się w duchu zgodnym z nauczaniem i dyscypliną Kościoła. Zatem już te słowa księdza kardynała streszczają to, co ja mam robić. Po prostu czuwać i prowadzić ludzi, aby to było na Bożą chwałę, zgodne z dyscypliną i nauczaniem Kościoła. Zatem organizujemy raz do roku spotkania w diecezji, konkretnie w drugą sobotę czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej. Również raz do roku, w drugą sobotę października, organizujemy ogólnopolskie spotkania dla osób modlących się w Margaretkach za kapłanów. I może tyle. Drodzy Państwo, jest jeszcze jeden powód, dla którego zaprosiłem tutaj księdza Bogusława. Myślę, że teraz, w tych dniach i w tym czasie bardzo drogi i szczególny. A tym powodem jest to, że ksiądz Bogusław, będąc na pierwszej parafii, spotkał się dzisiaj już ze zmarłą Heleną Kmieć. Chciałbym dzisiaj dosłownie parę słów o tym, o jego wspomnieniach, o jego doświadczeniu z tą osobą. Księże Bogusławie, jaką osobą była Helena Kmieć? Helenkę spotkałem jako neopresbiter, przychodząc w 2003 roku do parafii świętej Barbary w Libiążu, więc nastolatka, młoda nastolatka, nie wiem, tam powiedzmy może miała 13 lat czy coś koło tego. Młoda dziewczyna razem ze swoją siostrą przychodziła na oazę, ja zajmowałem się tą oazą. Ona bardzo lubiła śpiewać. Dlatego był taki okres, że każdego tygodnia spotykaliśmy się na próbach. Przez jakiś czas te próby były właśnie u Helenki, u Tereski w domu, u państwa Kmieciów. Helenka i Tereska, dziewczyny bardzo muzykalne, kochające śpiew, więc należała do diakonii muzycznej. W oazie osoby, które lubiały śpiewać, no, należały do diakonii muzycznej. Każdego tygodnia w piątek wieczorem mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Przez miesiąc maj codziennie pod figurą Matki Bożej przy kościele śpiewaliśmy i to było sporo młodzieży, śpiewaliśmy majówki. Jeździliśmy wspólnie na wycieczki. Mam na swoim komputerze, tak można powiedzieć, bo to w wersji elektronicznej, setki zdjęć, chyba tam koło 200 zdjęć z Helenką. Ona taka właśnie wesoła, roześmiana. Pamiętam, że zawsze lubiała się modlić i takie, właściwie to wcześniej jakoś czas przykrył te wspomnienia, ale kiedy zginęła męczeńską śmiercią, to wtedy tak sobie popatrzyłem na te moje wspomnienia, moje zdjęcia, zacząłem przeglądać i pamiętam te chwile modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, chwile śpiewu w kościele, wspólne przedstawienia, ale też wiele, wiele wyjazdów, wyjazdy narciarskie, mam wiele zdjęć z pogodnego wieczoru. I można powiedzieć, taka zwykła dziewczyna, może tylko tyle, że troszkę bardziej rozmodlona i autentycznie taka dobra, taka czysta, piękna duchowo. Nie przypominam sobie przez te 4 lata tam pobytu na parafii żadnego przykrego słowa, żadnego nieporozumienia. Pamiętam, jak prosiłem o coś Helenkę, był taki moment, że coś tam miała zrobić i mówię: Helenka, no to może byś to zrobiła, dobrze, zrobisz to.
ale ja się jeszcze nie zgodziłam. Ale widać było właśnie, że, no, że jest gotowa, nie? Że taka delikatna, taka naprawdę autentycznie dobra dziewczyna, którą można było o wiele rzeczy prosić związanych, czy to z prowadzeniem śpiewu, czy z przedstawieniami, czy z jakimiś wspólnymi wycieczkami, wyjazdami. Nawet jak mieliśmy takie wyjazdy dodatkowe przez wakacje gdzieś tam, czy na wschód słońca, czy gdzieś tam w skałki z młodzieżą, to Helenka zawsze brała udział. I pamiętam ją jako taką roześmianą, rozmodloną, bardzo niezwykle sympatyczną, delikatną dziewczynę. Nie pamiętam ani żadnego przykrego słowa, ani jakiegokolwiek nieporozumienia, sprzeczki, jakiejś kłótni, nic z tych rzeczy, co by było związane z Helenką. Ciekawi mnie też to, co ksiądz powiedział. To, co ona, zgłaszając się jako stewardessa, powiedziała też, czy napisała takie bardzo ciekawe słowa. One też dzisiaj powszechnie są dosyć bardzo znane, a myślę, że dla nas też bardzo istotne. Czy ksiądz jeszcze o tych mógłby parę słów? Tak, to był okres późniejszy już, dlatego że ja odszedłem z parafii w 2007 roku. Helenka potem poszła, uczyła się za granicą w szkole, potem studiowała. To czas, kiedy ja już jakby nie śledziłem tych losów Helenki. Natomiast tą sytuację, którą dziś opowiadałem ojcom przy porannym spotkaniu, to dokładnie przytacza ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz sanktuarium w Łagiewnikach Bożego Miłosierdzia. I to też wybrzmiało na kazaniu podczas pogrzebu Helenki. Mianowicie wspomniał ksiądz prałat, że kiedy poproszono ją, aby złożyła swoje CV, jako chętna do pracy jako stewardesa, było też szereg pytań związanych, no, choćby z taką równowagą psychiczną, z planami. Jeżeli się przyjmuje kogoś do pracy w liniach lotniczych, to musi być osoba pewna. I było pytanie, jakie są pani plany na najbliższy rok, 2 lata, 5 lat, czy takie plany na daleką przyszłość. I ona mówi, chciałam nauczyć się języka hiszpańskiego, chciałam, nie wiem, rozwijać duszpasterstwo lotnicze, a dalsze takie plany, i tu napisała świętość. Nie? I tak to jest bardzo zastanawiające, mianowicie mamy XXI wiek, nawet gdyby kogoś z nas zapytać, jakie są twoje plany na przyszłość, to nie jeden by unikał, a już broń Boże w takiej państwowej czy jakiejś pracy związanej zupełnie, no, nie z działalnością w kościele, kto by napisał, że ja pragnę świętości, nie? Czyli to pokazuje, że te młode serce Heleny było całkowicie przepojone Bogiem, że ten świat materialny, świat doczesny, to wszystko było połączone i ostatecznie rzeczywiście pragnęła świętości. Myślę, że to jest takie potwierdzenie tego, co od początku na tej audycji mówimy, nie? Że takie zwykłe, szare, codzienne życie, taka zwykła wesołość, zabawa, śpiewanie, granie, modlitwa, a mimo wszystko gdzieś w głębi serca taka niesamowita głębia i po prostu takie pragnienie świętości. Czego może nauczyć nas Helenka dzisiaj już po tej drugiej stronie, i jak głęboko wierzymy, jej całe życie i to pragnienie też pojechania na misję, poświęcenia się, no, zrealizowało się właśnie też w tym męczeństwie. Czy z pewnością jest dzisiaj też patronem, jeśli tak możemy powiedzieć dzisiaj, na pewno inspiracją, mówiąc takim językiem świeckim, dla innych młodych? Odpowiadając na to pytanie, ja bym ją porównał do świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dlaczego? Bo święty Maksymilian żył w konkretnych warunkach. To znaczy konkretnie Polska, która odzyskała niepodległość, bieda, niezwykłe ubóstwo i ta wielka chęć ewangelizacji poprzez założenie rycerstwa niepokalanej, przez założenie wydawnictwa, drukarni i najpierw 5 tysięcy, potem coraz więcej, aż do 1 miliona egzemplarzy rycerza i cały mały dziennik i tak dalej. Czyli wszystko w absolutnym posłuszeństwie, nic na własną rękę, a mimo wszystko ten ogień, który się w nim palił, albo zreformować zakon, jak on to mówił, albo rozwalić. Nie? Czyli takie wielkie pragnienie, ale nie takiej obojętności, przeciętności, tylko taki heroizm, a z drugiej strony wszystko w kościele. I też tak patrząc na Helenkę, to też można powiedzieć w tej sytuacji, której ona była.
taka szara praca, która gdyby nie śmierć, ona właściwie chyba byłaby niezauważona. Gdzieś tam pojechała przygotowywać do Boliwii jako świecka misjonarka, wolontariuszka. Pojechała pracować w tym miejscu, gdzie miała zajmować się dziećmi, nawet nie zdążyła. Zachowały się kwiaty malowane na jej na ścianie. Wszystko było tak przygotowane, takie szare, takie zwykłe, takie codzienne. Jej śpiew, ewangelizacja, gdzieś tam w internecie ten film, który można zobaczyć na YouTube choćby, ewangelizacja na dworcu. I takie zwykłe, szare życie, posługa w parafii, uczestnictwo w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę, takie zwykłe rzeczy. I to mimo wszystko w tej zwykłości była niezwykłość. Czyli tak, czego możemy się nauczyć? Możemy się nauczyć tego, że każdy ma swoje miejsce. I teraz każdy, który nas słucha, jest potrzebny gdzieś konkretnie w swojej rodzinie, w swoim środowisku, może w swojej klasie, może w swojej pracy, w swoim zakładzie. Każdy z nas ma swoją rolę. I Pan Bóg, jeżeli my się otwieramy, potrafi się każdym z nas posłużyć, tak jak posłużył się świętym Maksymilianem, i tak jak posłużył się właśnie życiem Helenki, dzięki której niejeden już utwierdził albo wręcz odzyskał wiarę, bo takich świadectw też mamy coraz więcej. Kościół w XXI wieku jest atakowany, wyśmiewany. Myślę, że Helenka Kmieć uczy nas jeszcze jednego, że także i dzisiaj w Kościele jest możliwa świętość, jest możliwe bycie dobrym, wierzącym człowiekiem, jakim ja jestem, jakim ty jesteś. Czy dzisiaj znajdujesz swoją misję w Kościele XXI wieku? Dziękuję bardzo księdzu Bogusławowi za obecność. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.